Cześć, zrobiło się ciepło i zielono, lato przed nami, więc to idealna pora, żeby pojeździć na elektrycznej hulajnodze. Najlepiej takiej, która nie tylko służy do przemieszczania się, ale też daje trochę ekscytacji w czasie dynamicznej jazdy. Dobry przykład stoi właśnie obok mnie. To jest najnowszy Motus Pro 10 2022. Jak się na niej jeździ, jak przyspiesza, jaki ma zasięg? Zapraszam do recenzji. Zacznę od rzeczy, która moim zdaniem jest zdecydowanie największą zaletą tej hulajnogi, czyli zawieszenia. Jest całkowicie inne niż w poprzednim modelu, nie korzysta z klasycznych sprężyn, lecz wahaczy z wewnętrzną schowaną amortyzacją na obu kołach. I powiem Wam szczerze, że jest to po prostu rewelacja. Zawieszenie jest jednocześnie komfortowe i zapewnia precyzję prowadzenia, wybiera nierówności miękko, sprężyście oraz dobrze radzi sobie z uskokami. Przykładowo zjazd z krawężnika jest stabilny i wygodny. Tutaj zdecydowanie czuć inspirację droższym modelem Motus Pro 10 Sport, co moim zdaniem jest bardzo słuszną decyzją. Jasne, że hulajnoga Motus Pro 10 2022 jest przeznaczona głównie na drogi utwardzone, ale moim zdaniem duży skok i miękkość zawieszenia dają dobre wrażenia również na drogach gruntowych, nieutwardzonych. Drugą dużą zaletą jest dynamika i szybkość jazdy. Oczywiście na polskich drogach hulajnogi elektryczne mogą jeździć do 20 km na godzinę, dlatego Motus sprzedawany jest właśnie z takim ograniczeniem. Jednak to absolutnie nie oznacza, że nie można jechać szybciej. Jeśli jesteś w miejscu, w którym nie obowiązują ograniczenia lub zabierasz hulajnogę na wakacje za granicą, gdzie można jechać szybciej, to bez problemu możesz jechać nawet do 50 km na godzinę. Jedyne co trzeba zrobić, to odkręcić czerwone światło obrysowe z przodu po lewej stronie i rozłączyć niebieski kabelek. Teraz możecie śmigać bez ograniczeń, oczywiście z zachowaniem rozsądku. Motus Pro 10 2022 ma 3 biegi podstawowe oraz tak zwaną prędkość pieszego. Tryb pieszego to około 4 do 5 km na godzinę, może troszeczkę więcej, czyli idealna prędkość, z którą można prowadzić hulajnogę lub jechać w gęstym ruchu pieszym. Pierwszy bieg to 15 km na godzinę, drugi to 25 km na godzinę, a na trzecim udało mi się osiągnąć niespełna 50 km na godzinę. Rzecz jasna, mowa tutaj o prędkościach osiąganych po zdjęciu blokady. Przed zdjęciem będzie to odpowiednio kilka, kilkanaście i 20 km na godzinę. Rzecz jasna, jeśli przytrzymamy przyspieszanie przez chwilę, to włączy się tempomat. Bywa on przydatny na długich, prostych odcinkach. Silnik ma moc 600 W, ale w szczycie jest w stanie osiągnąć 810 W. Hulajnoga przyspiesza bardzo sprawnie i wręcz zachęca do dynamicznej jazdy, a przy wysokich prędkościach zachowuje się stabilnie i bezpiecznie. Z zatrzymywaniem się też nie ma problemu, bo z przodu i z tyłu są 120 mm hamulce tarczowe. Hulajnoga ma też masywniejsze opony z lepszym bieżnikiem niż w poprzednim modelu. Zapewniają lepszą przyczepność i skutecznie odprowadzają wodę spod kół. Same koła są 10-calowe, pompowane, dętkowe. Przejdźmy zatem do zasięgu. Moim zdaniem to jest trzecia największa zaleta hulajnogi Motus Pro 10 2022. Aktualnie waży około 70 kg i jeżdżąc 20-25 km na godzinę na drugim biegu, byłem w stanie przejechać 50 km na jednym ładowaniu. Gdyby blokada nie była zdjęta, to hulajnoga jechałaby trochę wolniej i zużywałaby mniej energii, więc moim zdaniem byłaby w stanie przejechać kilka kilometrów więcej. Na pierwszym biegu Eco nawet ponad 60 km na godzinę. Jak na razie Motus robi świetne wrażenie, zawieszenie super, prędkość wysoka, hamulce mocne, akumulator dobry, a jak wygląda kwestia jakości i ergonomii całej konstrukcji? Tutaj przede wszystkim zwróciłem uwagę na duży dek, na którym mogłem swobodnie położyć obie stopy. Jest długi, szeroki i ma przyczepną powierzchnię. Kolejną rzeczą jest wygodny system składania. Mocowanie jest bardzo solidne, z dodatkowym zabezpieczeniem, a jednocześnie łatwe w obsłudze. Kierownica ma regulowaną wysokość od 101 do 125 cm, więc na hulajnodze pojedzie wygodnie nie tylko osoba dorosła, ale też dziecko. Gripy są wyprofilowane i bardzo wygodne, do dyspozycji mamy też dzwonek. Warto jednak dodać, że kierownica nie jest składana na szerokość. Nie ma jednak problemu z przewożeniem w samochodzie, bo można ją po prostu odkręcić. Po złożeniu można jej używać jako uchwytu do przenoszenia. Wyświetlacz na kierownicy chcę pochwalić za czytelność. Jest jasny i wyraźny nawet w mocnym oświetleniu słonecznym. Tutaj prezentowane są informacje o prędkości, biegu, poziomie baterii, przejechanym dystansie, oświetleniu, tempomacie, trybie pieszym, a nawet o tym, czy mamy włączone dwa silniki, przód i tył,
tylko jeden, w tylnym kole. Do przełączania poszczególnych funkcji służą 4 przyciski przy lewym uchwycie. Szczegółowe informacje o funkcjach dostępne są w instrukcji obsługi po polsku. Przewody wchodzą do podestu w jednym miejscu, w jednej wiązce. Ważną rzeczą jest oczywiście bezpieczeństwo jazdy, szczególnie po zmroku. Dlatego Motus Pro 10 2022 ma zestaw świateł i odblasków z każdej strony. Z przodu znajduje się solidny reflektor LED-owy. Jest jaśniejszy niż w poprzednim modelu hulajnogi, ale nie oślepia, bo ma tak zwane odcięcie. Na bokach i z tyłu są światła czerwone z odblaskami, a dodatkowo tylne pulsuje podczas hamowania. Tylny błotnik jest dość długi, ale minus należy się za to, że z jednej strony jest węższy od opony, więc spełnia swoje zadanie tak powiedzmy na 80%. Podsumowując, hulajnoga elektryczna Motus Pro 10 2022 zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem komfortu, dynamiki i zasięgu. Ma po prostu świetne, miękkie zawieszenie, przyspiesza bardzo dobrze i po zdjęciu blokady może jechać do 50 km na godzinę. Hamuje sprawnie i dałem radę przejechać na niej 50 km na jednym ładowaniu i to wcale nie w trybie eko, lecz szybszym. Jest solidna, ma czytelny wyświetlacz i dobre oświetlenie. Słowem, aż chce się na niej jeździć. Cena to około 5000 zł. Napiszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem warto ją kupić. Będzie mi miło, jeśli dacie łapkę w górę i suba, a tymczasem do zobaczenia.